sytuacja coraz gorsza, nie oszukujmy się. Punkty potrzebne jak woda rybie. I nie mówię to o Jacku Kiełbie akurat. No ale Lechia to na pewno niewdzięczny rywal. No oczywiście, że niewdzięczny, bo po pierwsze posiadający piłkarzy, którzy potrafią robić różnicę i trenera, który ma już swoje lata doświadczeń w pracy w Ekstraklasie, wie jak się w takich momentach zachować na boisku jako zespół. Natomiast my nie mamy problemu z przeciwnikiem, mamy problem ze sobą. Faktycznie graliśmy kolejny mecz, a uważam, że to był chyba najlepszy nasz mecz w tym roku, ale rozegrany między własną szesnastką a szesnastką przeciwnika. Tam było nas dużo, tam graliśmy w piłkę, tam robiliśmy przewagę, tam potrafiliśmy się dobrze zachowywać. Brakło kunsztu pod bramką przeciwnika i odpowiedzialności indywidualnej pod własną. Niestety, jak tak się zachowuje w szesnastkach swojej i przeciwnika, przegrywa się mecz. Co trzeba zmienić, to chyba wszyscy wiedzą, prawda? Tylko kiedy to nastąpi? Kiedy nastąpi zmiana? Może i mentalna, ale przede wszystkim tych zachowań boiskowych piłkarzy Korony Kielce. Ja bym nie powiedział tu, że mentalny element ma decydujący wpływ, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mimo że przegrywaliśmy bardzo szybko 1-0 na Wiśle Kraków, graliśmy cały czas konsekwentnie do przodu, chcieliśmy tą bramkę zdobyć. No tak jak powiedziałem już wcześniej, brakowało tej kropki na D. Więc tu ta chęć, to podejście, zaangażowanie to jest, tylko no gdzieś ten szlif ciągle nie wypala, jakoś tak ten nasz kryształ nie jest oszlifowany chyba w tym kierunku, gdzie trzeba do końca. Natomiast gdyby takie odpowiedzi znać, no to byłbym bogatym człowiekiem. Natomiast my musimy dalej solidnie pracować, trzymać ciśnienie i dążyć do celu. Piłka jest w grze, tabela również. My gramy mecz u siebie w niedzielę, przy swoich kibicach i miejmy nadzieję, że to już nastąpi w tym momencie ten taki przełom, bym powiedział, bo my tak naprawdę się potrzebujemy zdobycia bramki, aby no też indywidualna szczególnie wiara w swoje umiejętności w zakresie ofensywy była. W Krakowie powiedział pan znamienne moim zdaniem słowa, tak krawiec kraje, jak mu materii staje, oceniając zawodników ofensywnych Korony Kielce. Ma pan słabych piłkarzy? Ja bym powiedział inaczej. Bayern Monachium wygrał w Lidze Mistrzów ostatnie spotkanie i chwalą tylko jednego piłkarza. Piłkarz potrafi zrobić różnicę. No dziś nas na takiego piłkarza nie stać wiele innych klubów. Mamy dzisiaj materiał ludzki, moim zdaniem, oceniając pozytywnie zawodników, chcący grać w piłkę nożną. Mówienie tu, że trzeba czasu, że trzeba dalej poczekać, no okej, okay, no wszyscy już tego czasu mamy bardzo mało, ale każdą minutę, każdą jednostkę treningową, dlatego dzisiaj spóźnienie na Państwa konferencję, bo chcemy wykorzystać każdy element, każdy możliwy środek treningowy do tego, aby się doskonalić. I tak jest dzisiaj, tak będzie jutro, tak będzie pojutrze i tak dalej. I tak też potraktujemy mecz. Mamy jakiś kolejny pomysł na przeciwnika, na skład personalny. Poczekajmy jeszcze na tych ludzi, którzy muszą odcierpieć swoje czerwone kartki. Tak naprawdę Zalazar już będzie do dyspozycji tym razem. Gniatic już grał grę kontrolną wczoraj w meczu rezerw i prezentował się bardzo dobrze. Kuba Żubrowski znowu odcierpi swoje kartki i będzie też do dyspozycji. Także spokojnie, róbmy swoje i doleczmy jeszcze kilka urazów. Mam na myśli Gardawskiego i Mileticza. I myślę, że będzie też nas stać na wystawienie tego, co posiadamy, co można nazwać optymalnym zestawieniem. I to też na pewno pozwoli zespołowi, naszemu zespołowi, oprzeć się każdemu przeciwnikowi i dać jeszcze więcej z gry tej ofensywnej. Więc nie chcę narzekać, bo nie o to chodzi, ale my tak naprawdę nie mieliśmy okazji zagrać w tym roku teoretycznie w optymalnym zestawieniu. To też stwarza problem. Trenerze, a w jaki sposób się te wszystkie zawirowania, które wokół klubu się dzieją, te niesportowe, odbijają na waszym przygotowaniu do tych spotkań? Nie ma to żadnego wpływu, a tak naprawdę nie jest to nasz kłopot i problem. My się mamy skupić na piłce nożnej i to robimy. Nie chciałbym w ogóle się wypowiadać w tym temacie. Tak, a niepewna przyszłość w żaden sposób nie rzutuje na jakąś stabilność w głowie, w życiu, to w jakiś sposób musi się odbijać na przygotowanie w formie sportowej. Dzisiaj tak naprawdę zawodnicy do dzisiaj
ja nie widzę w ogóle żadnych przesłanek ani zachowań, które by mnie martwiły. Ja nie widzę problemu żadnego w tym momencie, jeżeli chodzi o przygotowanie do meczu. I to nas interesuje. To, co mi się bardzo podoba w zespole, zawodnicy byli bardzo, bardzo źli po meczu ostatnim na wyjeździe na Wiśle Kraków, gdzie czuli, że ten mecz jest do punktowania, a nie wyszło. Ale jakby poczuli też krew, że trzeba iść tą drogą, że trzeba w ten sposób starać się grać, doskonalić, aby w kolejnym meczu wypaść lepiej w zakresie zdobyczy punktowych. I to mnie napawa optymizmem, że zawodnicy tylko na tym się skupiają, tylko to ich interesuje. To, co pan mówi, no nie mamy na wiele rzeczy wpływu, a jak się nie mam coś wpływu, to się nie powinno w ogóle tym zajmować. I my też tak robimy. Skupiamy się na swojej pracy, żeby optymalnie w kolejnym meczu się zaprezentować. Mamy dzisiaj moment, w którym te obciążenia treningowe, te duże, które kształtują i przygotowują zespół pod mecz mistrzowski, mamy dzisiaj za sobą już. Jutro regeneracja, rozruch meczowy i gramy. A później gramy znowu w środę i w poniedziałek. Także my nie mamy prawa się na niczym więcej skupiać, tylko na tym, co najbliższe. A tak naprawdę w ciągu kilku dni zagramy 3 mecze mistrzowskie. W tym czasie dojdą zawodnicy świeży. My musimy nad tym wszystkim pochylić, przygotować trening wyrównawczy, przygotować zawodników, którzy nie będą grać po to, żeby byli już w środę do dyspozycji. Dużo pracy przed nami, takiej stricte sportowej i merytorycznej, więc nie mamy czasu na inne rzeczy. Także jeszcze jedna kwestia a propos takich decyzji personalnych. Idąc trochę za komentarzami kibiców, czy nie uważa pan, że jednak błędem jest takie usilne stawianie już w tym momencie w końcówkach Jacka Kiełba, który wiele na razie tej drużynie nie daje, bo chyba nie jest do końca tak na 100% gotowy. I tutaj takie sugestie się pojawiły, że to jest takie trochę odzieranie się ze zmiany, że ta zmiana nic nie wnosi, a tak naprawdę jest jedna mniej dla pana. Łaska kibica na pstrym koniu jeździ, Jacek Witany. Właśnie o to mi chodzi, czy się pan czuje, nie czuje się pan zakładnikiem kibiców? Nie ma takiej możliwości. Jacek był przywitany tutaj, wspaniale. Byłem pod wrażeniem i byłem wzruszony. I to też nie jest tak, że Jacek Kiełb jest wpuszczany na boisko, bo ja chcę zadowolić kibiców. Nie ma takiej możliwości. Liczy się dobro drużyny i dobro klubu. To jest na pierwszym miejscu, więc nie ma o czym w ogóle mówić. Natomiast proszę pamiętać, że Jacek nie przeszedł okresu przygotowawczego. Bardzo malutko, ale w ogóle nie grał w grach kontrolnych i w pewien sposób my go wdrażamy. Czasami warto coś zaryzykować, czasami warto podjąć decyzję, która jest dla kogoś niezrozumiała, która powoduje w perspektywie czasu przygotowanie zawodnika i w tym najważniejszym momencie ten Jacek pomoże. Poszedłem dalej, wczoraj Jacek grał 60 minut w grze kontrolnej, przed nim kolejne treningi indywidualne i kolejne gry, no bo trzeba go przygotować, a to, że on pomoże, to ja jestem przekonany. Czy to będzie za 3 dni, za tydzień, czy dopiero za miesiąc, tego nie jestem w stanie stwierdzić, bo to też zawodnik musi czuć, że ta dyspozycja rośnie. Ale Jacek ciężko pracuje i to jego podejście i to, co najważniejsze w nim, świadomość tego, po co to robi i dla kogo to robi, jest ogromna i to też mi imponuje w jego zachowaniu. Duże będą zmiany personalne w stosunku do tego meczu w Krakowie z Wisłą, no bo wiemy, że Kuba Żubrowski, no oczywiście to już pan wspominał, panie trenerze, nie zagra, natomiast zastanawiam się na ten pomysł na Lechię, czy tutaj, jeżeli będzie ten skład wyjściowy pojawi się na Murawie, to możemy spodziewać się dużych zmian. Dużych zmian nie, bo no też pole manewru jest ograniczone, to już wiemy, ale coś tam się wydarzy w ustawieniu zespołu i chciałbym, żeby to było czymś takim jak dla Wisły Kraków to ustawienie 4-3-3, którym żeśmy troszeczkę namieszali, szczególnie w tej pierwszej połowie, że przeciwnik nie do końca za bardzo wiedział, jak się do nas ustawić. Co prawda wynik co innego mówi, ale z samej gry dało to efekt skutecznego zachowania się i w defensywie, i w ofensywie. Oczywiście mówię obszarze między 1-16 a 2. Natomiast tutaj też trzeba odpowiednio zespół przygotować pod Lechię Gdańska, ma swój styl i się do niego ustosunkować na boisku. Ale tak jak mówię, to jest to, co się nazywa pomysłem i nie można sprzedawać pomysłów. Do Kartkowiczów, czyli Żubrowskiego, Gniaticia, kontuzjowanych Gardawskiego i Mileticia nikt więcej nie doszedł, pozostali są do dyspozycji. Odpukać nie, bo też tak jak mówię, tych przygód losowych jest bardzo dużo. Tak jak już wcześniej wspomniałem, gdyby mi dwóch zawodników, złapało ten sam uraz albo coś podobnego się wydarzyło, rozpocząłbym analizę od siebie i od sztabu i od naszych przygotowań. Wszystko są przypadkami losowymi, zupełnie innymi, co naprawdę, można powiedzieć, załamuje, a nas wręcz już rozśmiesza. Więc my musimy sobie z tym poradzić, bo jest to powiedzenie, że nic nie trwa wiecznie i wierzymy w tą
odmianę zarówno w tym zakresie tej odrobiny szczęścia, w zakresie zdrowia, czy to przygód losowych, czy kartek chociażby, a kończąc na tym, że na boisku ten łódź szczęścia też się do nas uśmiechnie. To jeszcze jedną kwestię właśnie odnośnie tych kwestii personalnych, czy Bojan Czeczalić dostanie kolejną szansę, czy będą zmiany tutaj? Na boisku są różne pozycje, różne obowiązki i Bojan pokazuje w wielu momentach, że jest pozytywną postacią, bo pracuje dla drużyny, wiele dobrego wprowadza. No wiem, że wszyscy oczekują od niego strzelenia bramek. No też trzeba tego zawodnika obsłużyć, no też musi mieć tą okazję strzelenia bramki. Także ja bym tak szybciutko tutaj nie podsumowywał, a już nie daj Boże nie skreślał, bo nie mam mu za bardzo czego do zarzucenia w zakresie tego obszaru, o którym już wcześniej wspomniałem, chyba już trzykrotnie, gdzie poruszamy się i gdzie całkiem przyzwoicie gramy. Bojan to zawodnik, który na pewno jest tą wartością taką wspierającą, pomagającą w grze. Czy przyjdzie czas na strzelenie bramek? No konia rzędem temu, kto to wszystko wie. Jest na pewno zawodnikiem, który coś wnosi i dajmy mu troszeczkę jeszcze czasu mimo wszystko, bo jego też zaangażowanie, czy to w zajęcia treningowe, czy w mecz, no są bardzo duże. To nie jest zawodnik, który stoi, czeka i nic tak naprawdę na boisku nie robi, a my go twardo trzymamy, bo jest transferem. Nie. Na ten moment, jeżeli zagra, to będzie to nasza decyzja po przemyśleniach, a nie tak po prostu, że chcemy, żeby chłopak grał. A w jakiej dyspozycji jest Zazar trenerzem? Bo też piłkarz, który tylko może sparingowe grał i te w rezerwach, natomiast trener na niego bardzo długo czekał. Pytanie, czy po tej Krakowi trochę się nie ma takiej niepewności, że on wejdzie na przykład do gry i znowu coś odpali? Ojku, no po tak długim okresie czasu niepewność w stosunku do zawodnika, bo długo nie grał, zawsze jest. Boisko nam odpowie na to pytanie, ale to znowu co? No to jak słabiej zagra, to go odsuniemy? No nie, może da wiele symptomów tego, że jest okej, okay, natomiast trzeba dać mu więcej tego grania. Zalazar też pojechał na grę kontrolną wcześniejszą. Byliśmy specjalnie na tym meczu w sobotę w zeszłym tygodniu i wyglądał bardzo dobrze. Miał asystę, czyli bramkę, także nic mu nie można tam zarzucić. W treningu wygląda bardzo dobrze, ale tak jak mówimy, to trening, gra kontrolna, gra w rezerwach, a mecz mistrzowski to zupełnie inna para kaloszy. I tutaj myślę, że Rodrigo sobie poradzi, ale z tym taką dozą wsparcia dla niego, żeby w ten mecz też wszedł spokojnie. No, w pewnym sensie się wygadałem, że będzie grał, ja wiem o tym, no ale tu filozofii wielkiej nie uprawiamy, więc ja na niego po prostu liczę. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja Andresa Liojego, bo wydawało się, że czas będzie działał na jego korzyść, a on nie łapie się nawet na to, aby wchodzić na ostatnie minuty. Gra w rezerwach w trzeciej lidze i ostatnie 60 minut, więc teraz pewnie też nie dostanie swojej szansy. Mm-hmm. Zwróciliście panowie też uwagę, że wiele młodych twarzy się pojawiło na ławce rezerwowych, a więc też obserwujemy tych naszych juniorów i tych, którzy gdzieś grają w rezerwach. Cały czas analizujemy, obserwujemy. Dzisiaj znowu kolejne dwie postaci pojawi się na treningu, bo chcemy mieć przegląd tego, czym dysponujemy tak naprawdę nie tylko na dziś, jutro, ale i na następne miesiące, a może i lata. Więc perspektywicznie też pracujemy. Skoro pytanie o przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi o Liojego, no tak jest często z dyspozycją zawodnika. On ciężko popracował w okresie przygotowawczym, dawno go nie miał takiego. I tak jak podobnie jak ci młodzi zawodnicy, chociażby Sowiński, który gdzieś po tym urazie długoleczonym pojechał na obóz i też naprawdę ciężko popracował. Trzeba było teraz na niego poczekać. Już Sowiński dobrze wygląda w grach kontrolnych, kiedy go obserwujemy, w treningu też. Coraz lepiej, coraz szybszy, coraz bardziej zwrotniejszy. Lioj też daje już teraz sygnały właśnie po tym okresie przygotowawczym, że jest lepiej. Czy się też załapie? No to spokojnie, no zobaczymy. My musimy to zanalizować wszystko i podjąć mądre decyzje, no bo też nie jest tak do końca, że Lioj zapomniał, jak się gra w piłkę. To też jest chłopak, który ma umiejętności techniczne i może w tym odpowiednim momencie wskoczy i pomoże. Wydaje mi się, albo inaczej, jestem przekonany o tym, że jeżeli już podejmę decyzję o zakresie zawodników grających w pierwszym składzie, to zbyt wielu pomyłek nie jesteśmy w stanie zrobić, bo opinia sztabu po analizie treningu, obserwacji wyników testów, badań, a także monitoringu treningu daje jednoznaczne informacje, kto jest w dyspozycji, kto nie i gdzieś to się potem sprawdza na boisku. Wiem, że są te niuanse, które decydują o wszystkim, no ale tak jak mówię, no, mnie najbardziej boli to, że jesteśmy z 12 bramkami z przodu i szczerze, nie ma dla mnie znaczenia, kto tę bramkę strzeli. Ważne, żeby ona w końcu wpadła. I nad tym bardzo ciężko pracujemy. To jakby jest clue, a indywidualnie analizując wszystkich zawodników, jakich posiadamy, dobieramy ich optymalnie, żeby mogli dać szansę w najbliższym meczu. Tyle.